Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Maciej Morgan-Żuchowski. Podobnie jak wczoraj, również dzisiaj zapraszam Was na spotkanie w ramach 30. sezonu Mountain Dew League. Akurat te ostatnie spotkania, które miałem okazję komentować, niestety, ale kończyły się porażką polskiej ekipy. Dzisiaj natomiast wiemy, że będzie inaczej. Patrząc na to, kto zagra w tym meczu, jednego możemy być pewni. Polska drużyna na pewno wygra spotkanie. Pytanie tylko, czy będzie to ekipa Virtus Pro, czy jednak ekipa Izakobors, bo mówimy tutaj o dzikach Izaka, mówimy tutaj o Virtusach Kubena, ale no jeszcze tej odpowiedzi nie znamy. Jeszcze nawet mecz nam nie wystartował. Widzieliśmy jedynie rundę nożową, którą akurat byli w stanie wygrać zawodnicy Izakobors. Mapa, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to Dust 2. No i patrząc na ostatnie spotkania Virtus Pro, mówiąc delikatnie, nie jest kolorowo. Akurat sam sezon rozpoczął się dobrze, bo nawet było 5 zwycięstw z rzędu, no ale niestety później przyszła seria porażek. 6 porażek z rzędu w wykonaniu Virtus Pro, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie to wyglądało dużo lepiej. Oczywiście nie mówię, że Virtusi mają to spotkanie wygrać, bo jednak patrząc na to, że mamy tutaj oba polskie zespoły, trudno jest wskazać jednego faworyta. Z jednej strony jeszcze kilkanaście miesięcy temu powiedziałbym Virtus Pro, łatwo, ale dzisiaj nie zdziwię się, jeżeli to zawodnicy Izakobors sięgną po to zwycięstwo. Przypomnę, że mecz będzie rozgrywany tylko na jednej mapie, właśnie na Daście 2. I wiemy już, że dziki Izaka rozpoczną grę w ataku, ale jednak na razie nam brakuje jednego zawodnika, także ten mecz pewnie jeszcze nie wystartuje. Tak swoją drogą, spotkanie było przekładane już bodajże nawet kilka razy, więc mam nadzieję, że akurat dzisiaj wszystko faktycznie rozpocznie się i zakończy dzisiaj. Poznamy zwycięzcę tego pojedynku. Jeżeli spojrzymy na samego Dusta 2, to akurat gracze Izakobors grają go trochę częściej. Oczywiście odwołuje się tutaj tylko do statystyk, które są dostępne w serwisie hltv.org. No patrząc na mecze Virtus Pro w tym składzie w tym roku, to jednak były to 2 porażki. Porażka z drużyną Epsilon do 9 i również porażka z rosyjskim Force do 10, 27 i 21 lutego. Także Virtus Pro, no trzeba to powiedzieć, ale było daleko od tego, aby zgarnąć takie zwycięstwo na Daście 2. Akurat w spotkaniu z Epsilon nie najgorsza gra w ataku, bo mieliśmy tam wynik 8-7, ale później, jak dobrze pamiętam, gracze Virtus Pro w obronie wygrali tylko 2 rundy i co ciekawe, drużyna Epsilon atakowała wtedy na bombsite B. To było cały czas rushowanie na bombsite B i Polacy sobie w ogóle z tym nie radzili. Pamiętam, jak Tao miał te problemy, jak Snax i Tao też nie mogli się zgrać w niektórych spotkaniach, ale to już zostawmy i spojrzmy na rundę pistoletową, bo na razie właśnie to Tao daje tego pierwszego fraga. Bardzo agresywnie tutaj próbował rozegrać to Mati, ale przewaga jest jednak po stronie broniącej. Izakobors i tak ma ochotę zaatakować na bombsite B. No może akurat była ta analiza, może właśnie zawodnicy Izakobors wyszli z założenia, że Virtus Pro nie poradzi sobie pod tamtym bombsite'em. Jest celowany Snax, a teraz biały akurat przy tym BS-ie. Także mamy już coś innego. Wygląda to inaczej niż ostatnio, gdy widzieliśmy tego Dusta. Ale Izakobors nie spieszy się. W ogóle środek mapy jest odpuszczony. Zobaczmy na to, że dwójka zawodników Virtus Pro cały czas na długiej. I Tao i Snatchi tak jakby spodziewali się tego wejścia od tej pozycji. Michu natomiast zza bombsite'u wcelowany w galerię. No ale jednak Izakobors już zdecydowany. Już będzie to podejście pod bombsite B. I na razie Snax, który tylko obija rywali. Ale w końcu frag i jeszcze jeden od Snaxa. Świetne pestki. Biały się chce przyłączyć. Zostaje teraz tylko Nex i Nawrot. Ale gracze Izakobors mocno poobijani. Czasu też coraz mniej. I pytanie, co robić? Jak zagrać? Bo Virtus Pro już rozpoczął rotację. Już jest zajęty środek przez zawodników broniących. Nex dokładnie musi się rozejrzeć, ale no nie ma też za bardzo na to czasu. Michu również chce zgarnąć coś dla siebie. Nex namierzony i podobnie teraz też Nawrot. I Izakobors chyba nawet nie podłoży bomby. No zobaczmy na to, co się dzieje na środku. Nawrot pozostaje sam, ale 46 HP i 12 sekund. To będzie za mało. Jeszcze jednak zdobyty frag przez tego smoka, ale Michu na posterunku. I Virtus Pro, no raczej łatwo tę rundę pistoletową wygrywa. Widzieliśmy już pierwszego fraga na długiej, później to podejście Izakobors pod bombsite B nieudane. Bardzo ładne fragi od Snaxa, właściwie Snax i Biały tam fragowali, bo to Biały trafił dwukrotnie.
Ale wiemy, że jedna pistoletówka meczu nie wygrywa. O tym na pewno też pamiętają zawodnicy z Jakoborsk, którzy teraz są zmuszeni do rozegrania Eko. Jest zajęcie długie, ale tym razem nie tylko sam Mati, tym razem wziął ze sobą kolegów. Patitek natomiast na środku, ale nie ma tutaj kamizelek. Nie ma również granatów po stronie Jakoborsk, także trudno będzie zdobyć nawet jednego fraga. Plus taki, że akurat była też inwestycja w P250 u niektórych. Ale Snatchy daje tę przewagę, Biały jeszcze obija rywala przez bramę. A tutaj taka walka raczej jednostronna i bez żadnych niespodzianek jak na razie. I ostatecznie też bez straty zawodnika po stronie Virtus Pro. Także na razie Virtus Pro korzysta z tego, że udało się wygrać rundę pistoletową, runda anti-eco. Bardzo szybko nam się zakończyła, gładko poszło, jak żyletka po mojej głowie. Trzecia runda przed nami i Jakoborsk teraz już sięga po karabiny. Na razie dwa zdobyte fragi przez tę ekipę, z jednym nawrót oraz tecek. Ale zobaczmy na to, że Virtus Pro inwestuje w dwóch snajperów. Jest Snatchy, jest również Snatchy i będzie rush na bombsite B. Tam zostaje tylko Snatchy i tego już nie widać. Nie ma fraga dla zawodnika Virtus Pro. Przewaga po stronie Jakoborsk, do tego nawrót na środku, ale ten nie zatrzyma rotacji Białego. Biały wydaje się, że ostatnią nadzieją Virtus Pro w tej rundzie. Bomba zostaje podłożona. Biały spokojnie w smoku, Biały bardzo ryzykownie, ale też skutecznie. Jedna eliminacja dla niego, ale to jest za mało. Także Jakoborsk bardzo szybko zaatakowało na ten bombsite B. Takie obrazki widzieliśmy również w spotkaniu Virtus Pro kontra Epsilon. Wtedy właśnie Epsilon bardzo szybko atakowało na ten bombsite B. Tam sobie Polacy z Virtus Pro w ogóle nie radzili. I zobaczmy, pierwszy full i od razu decyzja. Jakoborsk, panowie, atakujemy szybko, nie czekamy, wychylamy się od tego tunelu i będzie pierwszy punkt dla dzików Izaka. I do tego tylko jedna strata, taka trochę niespodziewana, patrząc na to, co zrobił Biały pod koniec tej rundy. Ale jednak Virtus Pro zachowało broń, zachowało karabiny, więc w rundzie czwartej jeszcze będzie się z czym bronić. A ciekaw jestem, czy Jakoborsk dalej będzie grało tak szybko i właśnie pod tym bombsite'em B, czy tam wyczują jakiś punkt, słaby punkt graczy Virtus Pro. Ale teraz jest powrót do przejmowania długiej, właściwie tylko w pistoletówce Mati chciał to zrobić. Raz też przyszło trzech zawodników na początku, ale później odpuszczona ta pozycja. Na razie też ataków na bombsite, a od tej długiej jeszcze nie widzieliśmy. Ale wierzę w to, że Jakoborsk zaprezentuje nam ataki na każdy bombsite i to od każdej strony. Długa zajęta, ale pytanie co dalej, bo Jakoborsk boi się, że snajper może być wcelowany i słusznie, bo na bombsite A czeka Snacks. No może to akurat to nie jest broń, z którą Snaxa bardzo często oglądamy. Raczej szukamy AWP u Snatchiego, ale w tej rundzie to właśnie Snax ze snajperką i Jakoborsk, które w ogóle nie przyjmuje środka, w ogóle też nie przyjmuje galerii. Zobaczymy, czy ta runda tak cały czas ma wyglądać, bo cały skład to długi, to może być niespodzianka, ale z drugiej strony bez zamknięcia bombsite'u może być problem, żeby w ogóle wejść na ten BS. Snacks dobrze wcelowany. Zobaczmy, ile fragów wyciągnie. Jak teraz się trafiony tecek. Ale Snacks nie jest na tym bombsite sam. Snacks i Michu, doskonała zagrywka. I Jakoborsk już tylko by dwójkę. Snacks znowu się wychyla. Na razie dwa celne strzały. Teraz jest ten trzeci od Snacksa. I jeszcze próbował, jeszcze chciał. Ale Patitek z rewanżem, chociaż Michu na posterunku. I Virtus Pro bardzo łatwo wygrywa tę rundę. Wielkie brawa dla Snacksa za świetne strzały z bombsite'u A. Tak to właśnie powinno wyglądać. Tak właśnie trzeba wykorzystywać snajperkę na tej mapie. Bardzo łatwo Snacks te eliminacje zdobywał. I niestety, ale Jakoborsk jak na razie było w stanie zaskoczyć tylko jeden raz. Atak na bombsite B. Wtedy pamiętamy, że Snatchy nie trafił, ale teraz znowu mamy przejęcie długiej. Kałasznikow u nawrota. Świetny strzał od niego. Nawrót jeszcze walczy. Dwa fragi w tym momencie. Michu.
Michu na trzecie gole. Nawrot nie rezygnuje z tej walki. Nawrot, co on w tym momencie robi? Dopiero teraz dorzucony granat od Micha, ale jeszcze jest Snatchy. Przepraszam, był Snatchy, bo tego było stać tylko na jednego fraga. I Tao pozostaje sam na mapie, ale to już jest 3-1. Do tego Nex, który pilnuje tego tunelu, więc Tao będzie bardzo trudno podejść pod BSA. Wygląda na to, że już jest po rundzie, że ostatni z zawodników Virtus Pro nawet nie spróbuje. Jeszcze namierzony Nexik, ale samo odbicie będzie bardzo trudne. Tym bardziej teraz, gdzie ITC i Mati już poznali pozycję ostatniego przeciwnika. Poza tym też sytuacja finansowa Virtus Pro nie wygląda dobrze. Co prawda Starci ma jeszcze no, prawie 3000, sam Tao prawie 2,5, ale ta pozostała trójka musi oszczędzać. Tao jeszcze liczył na to, że uda mu się zdobyć jakieś fragi pod tym bombsite'em, ale jednak i Maty i Tecek bezpiecznie wycofali się na długą. No i tam już pusto, tam już nikogo nie było, także Izakobors zgarnia kolejną rundę. Wcześniej mogliśmy mówić o świetnej rundzie w wykonaniu Snaxa na bombsite'cie A, ale to, co widzieliśmy przed chwilą, to przede wszystkim zagrywka na wrota. To wejście na długą, frag numer 1, frag numer 2, później trochę na raty, bo trochę z Michem się męczył. Sam oczywiście zginął od tego granatu zawodnika Virtus Pro, ale swoje zrobił. Właściwie nawrót wygrał tę rundę dla Izakobors. Virtus Pro jeszcze ma jakieś wyposażenie. Jest scout, jest Diglu Micha, ale teraz nie nawrót, a Tecek daje sporą przewagę na długiej. Jeszcze wcelowany tam Snacks, ale ten chyba nie ma pojęcia, że jest atakowany od pleców. I to łatwy frag dla Matiego. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że w tej rundzie zawodnicy Virtus Pro grali z... no Forsa, grali z lepszą bronią, ale zobaczmy, bo bomba jest w tunelu i to jeszcze nie koniec rundy, jeszcze przecież Patitek może ją zgubić. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy Snatchy utrzyma to przez ponad minutę. Egzamin niezaliczony. Także trochę emocji na samym końcu jeszcze przez pozycję bomby, przez to, że właśnie Patitek miał tę bombę pod bombsite'em B. No na pewno nie spodziewał się tego, że jego koledzy tak szybko wejdą na bombsite A. Mamy remis, mamy 3-3, ale patrząc na te oba zespoły, na te polskie potęgi, na Virtus Pro i Izakobors, to my takie wyniki chcemy oglądać. My chcemy oglądać takie mecze, żeby tutaj była runda dla jednych i runda dla drugich. Jak na razie łatwe fragi dla Izakobors, ale to akurat żadna niespodzianka. Tutaj akurat nie ma się czym specjalnie chwalić, bo przecież Virtus Pro rozgrywa rundę eko. Samo USP, Snacks, Michu i Biały jeszcze trzymają się gdzieś na środku we trójkę, ale my tylko czekamy na to, aż bomba wybuchnie. Czekamy na ten czwarty punkt dla Izakobors. Snacks na respy rywala, jak to na razie tylko strzało ostrzegawcze, chociaż Tecek trochę poobrywał. Na Virtusie widać, że nie chcą ułatwiać zadania rywalowi. Izakobors samo się będzie musiało postarać o te ostatnie eliminacje kończące rundę. A to do samej mapy, moi drodzy. Mówiłem o tym, że Virtus Pro akurat ostatnio sobie na tej mapie nie radziło, ale to samo możemy powiedzieć o zawodnikach Izakobors, bo akurat właśnie w ramach tej ligi, w ramach Mountain Dew League, Izakobors rozgrywało spotkanie z ekipą Valiance na Daście 2 i tam wynik 16-8 dla Valiance, także nawet nie było specjalnie walki. Porażka również z 3D Max do 5, ale to spotkanie pamiętam, że było rozgrywane w ramach kwalifikacji do Inter Extreme Masters Sydney. Snacks, oj, na początku był problem, ale teraz pierwszy zdobyty frag przez zawodnika Virtus Pro. Teraz też dorzucony flash, jak to na razie Izakobors bez podejścia od tego środka. Michu jeszcze zablokuje to wejście smokiem, także chyba w końcu taka spokojniejsza runda. W końcu runda, w której nikt nagle nie zdobywa dwóch czy trzech fragów, no ale jednak Virtusi powiększają swoją przewagę. Teraz jeszcze odpowiedź od Tecka. Pod bombsite'em celowany Michu, ale Tecek robi to dwukrotnie. Już 3-3 do tego Izakobors, który jeszcze ma sporo czasu. Ale bez smoka Patitek, bez smoka Nex i Tecek. Także samo podejście od długiej może być kłopotliwe. Tym bardziej, że Biały jest tam wcelowany. Wcelowany jest również Snatchy, ten, który rozgrywa to z Augiem. Zobaczymy, czy Izakobors
wybierze dobrze. Jak na razie Tao wie, że nie może stać bezczynnie, wie, że sytuacja 3 na 3 z odpuszczonym bombsite'em A to wcale nie jest dobra sytuacja dla jego drużyny. Stąd informacja. Panowie, B nie będzie atakowana, na pewno nie od tunelu. Ja tutaj czuwam, ja tutaj pilnuję. No ale i tak ta pozostała dwójka na razie nawet nie chce podchodzić do bombsite'u. Patitek rozejrzy się i za chwilę da informację kolegom, że tutaj jest czysto. I teraz pytanie, czy Snatchy i Biały faktycznie będą strzelali tak dobrze, że wygrają tę rundę, bo zobaczmy, że zostaje 20 sekund. Tecek wciąż na długiej, ten mocno był obity, ma tylko 37 HP, teraz przerzucona bomba, ale Patitek jednak świetnie chwycił. Już nie puści Patitek, dopiero teraz podłożenie bomby. I ta sytuacja już dużo lepsza dla Izako Bors, chociaż Tao z eliminacją, ale Tecek znowu to robi. Tecek, myślałem, że zdobędzie czwartego fraga w tej rundzie, ale jednak nie tym razem. Zostaje tylko Nex. Bomba jeszcze nie rozbarajana, Nex z eliminacją, ale teraz musi szybko chować się zawodnik Izako Bors. Tylko 15 HP u niego, Tao natomiast ma coraz mniej czasu, nie ma smoka, nie ma też zestawu do rozbrajania. I wygląda na to, że Nex się utrzyma, że po prostu Izako Bors wygra tę rundę. Tao jeszcze skrócił pozycję, no ale właśnie, co z tym czasem, co z tym defem, czy on gdzieś tutaj jest? Nie, podniesiony tylko smoke. Zatem 5 do 3 dla zawodników Izako Bors. Wystarczyło tylko wytrzymać. No Nex jeszcze zdobył tego jednego fraga w sytuacji 1 na 2, ale później ostatni z graczy Virtus Pro nie miał czasu, nie miał szansy na to, aby rozbroić ten ładunek. Akurat czasu było sporo, bo tutaj samo podejście zawodników Virtus Pro, gdy bomba została podłożona, no momentalne, bo oni byli bardzo blisko, ale właśnie później wytrzymanie tego na długiej, wytrzymali gracze Izako Bors i w 9 rundzie będą mieli łatwe zadanie, patrząc na wyposażenie po stronie Virtus Pro. Od razu zajęta długa, od razu już zajęty bombsite A, ale Biały chowa się gdzieś w tym smoku. W międzyczasie Michu, oj, no nie, nie będzie żadną niespodzianką, za to Virtus Pro podsadza się pod bombsite'em. Bomba jeszcze nie podłożona. Za chwilę może jakaś kolejna podsadzka. Na razie Snax. Oj, on tam podejrzewa. Snax! Świetny strzał! I przewaga jest po stronie antyterrorystów. Znowu jednak bez defa, ale jest czym walczyć i jest czym odbijać. Tecek wyrównuje, ale musi uważać, bo pod bombsite'em cały czas dwójka przeciwników. Snax za chwilę będzie chciał pomóc od galerii. Ale Mati chowa się jak najdłużej. Mati teraz tarapata. Oj, kłopoty Matiego! W końcu jednak dwa fragi dla zawodników Izako Bors. I Snax już tego nie odbije. Tutaj już nie będzie żadnej szansy dla snajpera Virtus Pro. Ale naprawdę w pewnym momencie to wyglądało bardzo, bardzo dziwnie. I też korzystnie dla Virtus Pro. A szczególnie to, co oglądaliśmy z perspektywy Matiego na mobsite. Spory chaos. Spore zamieszanie, Mati spanikował, ale jednak ostatecznie przetrwał tę rundę. I mamy 6 do 3 dla Izako Bors. Ale teraz już gracze Virtus Pro rozegrają rundę i z dwoma snajperkami, i z M4-kami, i z Augiem. Do tego są granaty, ale Nex już gotowy na długie i to był bardzo łatwy frag dla niego. Biały na pewno zdenerwowany, on nie lubi takich początków, on nie lubi takich sytuacji. Zresztą kto w ogóle lubi w Counter-Strike'u? Początek rundy, minuta 37, minuta 40, a ty już obrywasz. No nic przyjemnego akurat. I na razie to wygląda naprawdę nieźle dla zawodników Izako Bors. Przecież to Virtusi mieli prowadzenie od początku po tej pistoletówce. Później jedno zaskoczenie od dzików Izaka. To szybkie podejście na bombsite B. Ale teraz to oni na prowadzeniu. Teraz to Izako Bors ma tutaj kontrolę. Do tego też świetna ekonomia. I plan w rundzie 10, żeby atakować na bombsite B, ale tam jednak wcelowany Snatchy. Jak na razie wyrównanie. I to może wykurzyć zawodników Izako Bors. A pytanie, czy mają plan na snajpera na B? Chyba taki, żeby po prostu wycofać się, żeby chwilowo odpuścić, ewentualnie podejść też od środka, ale przecież za bramą czeka już Michu. Jest również bardzo blisko Snax, no ale Snax teraz nie oddaje strzału. I ta przewaga wraca do zawodników Izako Borsa. Michu nie bardzo wie, gdzie ma się znaleźć, czy na bombsite A, czy na bombsite B, ale teraz już wszystko stało się jasne. Mamy podejście pod bombsite A, tutaj Tao, Michu nawet dwukrotnie. I Nex sam przy życiu, czasu bardzo mało, bomba wypadła. No i niestety, ale Nex chyba już nawet nie powalczy. Dorzucony smoke.
To jest czas na ucieczkę, to jest czas na ewakuację. Chociaż z drugiej strony ma jeszcze ponad 7 tysięcy. Mógłby pokusić o jakieś fragi, a tak za chwilę sam oberwie. Michu, świetna runda, 3 zdobyte eliminacje. I Virtus Pro sięga po 4. punkt. Brawa dla Snatchiego w ogóle za to, co zrobił na bombsite B. Może ten frag nie był zbyt trudny do zdobycia, ale jednak pozycja Snatchiego wykorzyła Izako Borst spod tego bombsite'u. Zobaczyli snajpera, który trafił. Od razu było wycofanie się, podejście na środek. Tam chwilowa walka. Udało się nawet wyeliminować Snaxa na galerii, ale sam plan, żeby atakować na bombsite A, no już nie powiódł się. Nie dość, że był tam zawodnik Virtus Pro, to jeszcze Michu, który właśnie rotował od środka. Także już końcówka łatwa od antyterrorystów. No ale jednak Izako Borst nadal dobrze się trzyma. Są te cztery kałasznikowe, Nex grający z AWP. I też przejęcie długiej, wyjątkowo łatwe. Tym razem Virtusi się tego w ogóle nie spodziewali. Zobaczmy, że i Michu i Snax skupieni na galerii, na środku. Ale dzięki temu też gracz Virtus Pro ma mnóstwo informacji. Już wie, że ten środek nie jest atakowany. Mamy smoke, no tam jest Luka, ale i tak przedzierają się zawodnicy Izako Borst. Obity też, jak obity też Patitek. Znaczy, no tym razem nie aż tak skutecznie. Nawrot obrywa do 20 HP. Granat od białego. Ten dolatuje do bombsite'u i Mati, który mocno obrywa. Ale to wciąż jest 5 na 5. Dopiero teraz zmienia to Tecek. Na galerii jednak jeszcze celowany Michu i Tecek nie ma o tym pojęcia. Stąd Michu musi to wykorzystać. Mamy wyrównanie. 4 na 4. Bomba podłożona. Ale Izako Borst bez granatów. Z obitym Matim i z obitym Nawrotem. Za to Virtus Pro jeszcze ma flesze. Jeszcze jest ten granat odłamkowy u Tao, do tego 3 zestawy do rozbrojania. Także samo odbijanie powinno być jakoś kłopotliwe, no tym bardziej teraz. Zobaczmy na Izako Borst, ale jednak Patitek i Nex trafiają. Jeszcze kolejny frag od Nex, zostaje tylko Michu, ale ten bez szansy. I jednak Izako Borst utrzymuje się na tym bombsite a to oznacza jedno. To oznacza reset ekonomiczny po stronie Virtus Pro. Tao ma sporo, bo on ma 4,5 tysiąca, ale koledzy, no niestety... Niestety, ale tak dobrze finansowo nie wyglądają. Brawa, brawa dla Izako Borst, dla snajpera, za te fragi od Nexa. O, patrząc na paski zdrowia, wydawało się, że Izako Borst może będzie chciało się chować, ale to już zostawmy, bo teraz reszta bombsite B. Jak na razie Snatchi z jednym, Tao na blisko, ale tutaj fraga dla zawodnika Virtus Pro nie widać. To już 4 na 2, bombsite zajęty. Michu i Białe z jednym fleszem. P250 to Micha, ale... To będzie trudne do zrobienia. Izako Borst dokładnie wie, co działa. No i Michu teraz miał okazję. Nawrót jeszcze w ogóle jakieś 360 pokazuje. Ale normalnie też potrafi. Bez żadnych piruetów, bez żadnych odwrotów, obrotów. 8-4. Izako Borst zgarnia bardzo szybko kolejny punkt. I znowu karabiny po stronie Virtus Pro. Snajperka tym razem nie u Snaxa, a u Snatchiego. Ale Virtusi, którzy też nie chcą odpuszczać długiej. To miało miejsce wcześniej właśnie, gdy Michu i Snax kryli ten bombsite tylko od galerii. To pozwoliło zawodnikom Izako Borst tak szybko zaatakować. Mimo, że tam był chyba tylko jeden smoke i była ta luka. To i tak obijanie to było za mało, żeby powstrzymać tę ekipę. No ale znowu coś spokojniejszego w wykonaniu Izako Borst, ale Snatchi był na to gotowy. Świetnie wcelowany snajper Virtus Pro i to też może być sygnał dla graczy atakujących, żeby unikać tego bombsite'u. No akurat Snatchi już raz wykurzył graczy Izako Borst spod tego bombsite'u B. Wtedy była decyzja o tym, aby atakować od środka, wejść na galerię i atakować ta bombsite A. Ale pamiętamy, że w tamtej rundzie bardzo ładnie zagrał Michu. I to ostatecznie Virtus Pro sięgnęło po zwycięstwo. I teraz też to wykurzenie może działać. Snax zostaje sam na długiej, ale i Biały, i Michu wcelowani na bombsite A. Tylko że po stronie Virtus Pro już nie ma żadnych granatów. Jeżeli bombsite zostanie zajęty, to na pewno bardzo trudno będzie go odbić graczom CT. Dlatego i Michu, i Biały muszą się postarać. Ewentualnie Snax, który na razie czeka tylko na podejście Nexa. Tecek jak na razie pali tę pozycję. No i zobaczmy, jak zachowają się zawodnicy Virtus Pro.
Biały jeszcze spokojnie, Michu wychylony, Michu bez fraga, Biały za to nawet dwukrotnie. Teraz mniej czasu dla Izako Bors, ale Biały doskonała gra. Trzy fragi, w tym trzy headshoty. I nawet gdyby Nex bardzo chciał tę rundę uratować, to na pewno nie będzie w stanie. Zdjął jeszcze Snaxa z długiej, ale to za mało. Teraz trzeba zachować snajperkę. I to będzie runda dla Virtus Pro. To była runda Białego. Trzy fragi z Famasa, trzy headshoty. Rewelacyjnie zagrał Biały. Mamy 8-5 i Izako Bors, który jeszcze będzie sobie mogł pozwolić na zakup broni. Tecek akurat z pistoletem, ale od razu ktoś znalazł dla niego broni, proszę bardzo. Gracze Izako Bors uzbrojeni po zęby. Gorzej, gdy teraz przegrają, bo wtedy w tej 15 rundzie mogą być jakieś braki. Ale na razie nie ma to tutaj myśleć i pisać jakichś czarnych scenariuszy dla Izako Bors. Myślę, że wynik dla nich i tak jest bardzo dobry, patrząc na to, jak strzelali gracze Virtus Pro podczas rundy pistoletowej przecież. To raczej Virtusi mają te większe problemy w rundach karabiny kontra karabiny. No i też z ekonomią, bo jednak jedna porażka, za chwilę jakieś pistolety, jakieś niepełne wyposażenie. Później eko. Przegrany full, no i tak właśnie buduje się ten wynik po stronie atakującej. Z tego właśnie korzystają gracze Izako Bors w tym spotkaniu. I teraz będzie zajęcie środka, na blisko celowane Biały, ale jednak Tecek od razu sprawdził tę pozycję. Od razu jest przewaga po stronie Izako Bors, jeszcze Snatch i próbuje cokolwiek zrobić. No ten jako wsparcie ma Tao, snajperka i Jauk, Snatch z eliminacją, Patitek, minimalny problem, ale Tao również fraguje. Gracz Virtus Pro dopiero teraz dobity i Izako Bors ma przewagę jednego zawodnika, ale Snacks wykorzystał ten moment. Akurat znikał Smoke, jest wyrównanie, jest 2-2. Virtus Pro rozdzielone, Michu od tunelu, od środka Snacks, a ten jeszcze posiada sporo granatów. Zobaczmy na pozycji Izako Bors. Patitek wcelowany w okienko, Mati wcelowany w bramę, ale za chwilę ktoś też się będzie musiał zająć tunelem. Michu już wychylony, Mati obrywa od pleców i Michu po raz drugi w tej rundzie jest zestaw do rozbrojania, więc na pewno ta bomba będzie rozbrojona. Mamy 6 punkt dla Virtus Pro i za chwilę już ostatnia runda tej pierwszej połówki. Patrzę na finanse Izako Bors, tam Mati ponad 5000, Nawrot 4,5, Nex również ponad 5. Właśnie i Tecek i Patitek w granicach 3-3,5. Także akurat ten duet może trochę narzekać. Ale brawa, brawa za wyjście Micha przez tego smoka, przez tunel, bo to była ta niespodzianka. Widzieliśmy to właśnie z perspektywy zawodnika Virtus Pro. Mati, który stał przy bramie, wcelowany był w okienko, w bramę, a w ogóle nie spodziewał się tego, że rywal może już teraz podejść od tunelu. A widzieliśmy, jak to rzucali zawodnicy Virtus Pro, jak właśnie osoba grająca przy okienku drucała granaty. Także brawa. Widać, że Virtusi wiedzieli, co chcą zrobić i to mi się podobało. I teraz Snaxy. Dwa zdobyte fragi. Do tego jeszcze mocno bity Tecek i Patitek. Biały to kończy. Zostaje sam Nex, ale ten... No chyba nie wierzy w to, co się tutaj wydarzyło. 5-1, snajperka u niego, ale tak łatwe fragi dla Virtus Pro. Teraz Virtus Pro pokazało moc augów. Na te karabiny nie ma mocnych, z tymi karabinami trzeba tak fragować. I to właśnie wykorzystali Polacy z Virtus Pro. 8-7. Jest ta przewaga dla Izako Bors, ale jednak niewielka, bo tylko jednej rundy. Także obudzili się nieco Virtusi. Akurat no, ta przedostatnia runda to było świetne odbijanie w tej ostatniej. Po prostu dobre wcelowanie się w pozycję i wykorzystanie broni. I chyba dosyć szybko będziemy mogli rozpocząć już drugą połówkę meczu. Michu, dwa flesze i smoke, pozostali zawodnicy Virtus Pro grający z kamizelkami po stronie Izako Bors, natomiast Mati, smoke, dwa flesze, cztery kamizelki u kolegów, bez zestawu do rozbrojania, ale bardzo możliwe, że akurat ten nie będzie potrzebny. Zobaczmy natomiast, co nam prezentują zawodnicy Virtus Pro.
Jest już momentalne przejęcie galerii. Nex musi ustawić się na pozycji, na razie tylko poobijany Tao. Nex, te strzały jeszcze niecelne. Mati dofleszuje pozycję i teraz Mati, który zdobywa jednego fraga. Mati wychyla się znowu, to są dwa fragi dla niego. Ale Michu od długiej to jest duża niespodzianka dla graczy Izako Bors. Michu jednak mógł zrobić się za więcej. Teraz świetny flash od Micha. No ale przecież on sam w tej rundzie fragować nie będzie. Jeszcze pomagał biały, ale to już było za późno. Tym razem runda pistoletowa trafia w ręce Izako Bors. Świetne fragi od Matiego, za to na pewno trzeba go pochwalić. Akurat Nex miał kłopoty z tego bombsite'u, ten nie oddawał zbyt celnych strzałów. Tak defensywnie, spokojnie to rozgrywał snajper Izako Bors, ale Mati rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie oddawał te strzały. I później Michu ze strony Virtus Pro zamykał to od długiej, gdy rywale już byli skupieni na galerii, ale jednak no, koledzy Micha zbyt szybko dali się tam powybijać na tej galerii. Także mimo, że on jeszcze fragował, to już było za późno. Teraz runda prawie tylko z glockami. Jedynie Michu pozwolił sobie na grę z Digla, wysyła kolegów Michu, no ale sam też ma problemy. Raz celował i proszę, doczekał się tego pierwszego fraga. Mati jeszcze bardzo ryzykownie, Michu trafia po raz drugi i dokładnie sobie zdaje sprawę z tego, że rywale są na plecach, ale jednak był tak mocno bity, że dla nawrota to nie był żaden problem. Jest jednak 3-2, jeszcze Snatch i Snax na respy rywala, podniesiony Famas i Snax, tylko o tym Famasie musi myśleć. Chociaż z drugiej strony i tak było eko, więc i tak go będzie stać na zakup jeszcze lepszego karabinu. Snax, no proszę, dodatkowo zdobywa fraga, więc to naprawdę jest świetna runda w wykonaniu Virtus Pro. Jeszcze wychyla się Snax, ale tym razem ginie. W każdym razie brawa dla Virtus Pro, moi drodzy. To była runda bodajże z 4 glockami i z 1 diglem, a udało się im zdobyć 3 fragi i jeszcze podłożyć bombę. To było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Do tego jeszcze ta ostatnia strata, którą spowodował Snax, to też zawsze coś, to też może mieć znaczenie, ale oczywiście tylko wtedy, gdy Izako Bors no, przegra daną rundę, bo teraz i tak dziki Izaka mają augi, mają granaty, ale na przykład taki Nex musi grać tylko z Famasem. Virtus Pro, tym razem z podejściem pod bombsite B. Tam nawrot, jest również Tecek. Auk u jednego i u drugiego zawodnika. No ale patrząc na ustawienie Virtus Pro, chyba już nie będzie żadnego odwrotu. Na razie spalenie pozycji na podejście, ale tam nie chowa się żaden z zawodników Izako Bors, także Snatchy musi szukać dalej. Biały na środku, ale musi uważać, bo teoretycznie ktoś mógłby skrócić i galerię, i długą. Na razie jednak wymiana na bombsite'cie, wejdę za jednego, nawrot jeszcze z eliminacją, ale Virtus Pro i tak się przedziera, Virtus Pro i tak zajmuje ten bombsite. Smok dorzucony na bramę, no i Mati nie chce ryzykować, nie chce się przez tego smoka wychylać. Jeszcze Patitek z jednym fleszem i trzeba będzie z tego granatu skorzystać już za chwilę. No i to jest taka chyba ostatnia nadzieja, ten granat i wychylenie się. Biały musiał zejść z pozycji, smok już znika, ale teraz dwa fragi dla Virtus Pro. I zostaje tylko Patitek, jeszcze z eliminacją. Patitek wciąż chce walczyć, pozna pozycję snajpera, no ale Snatchy nie zawodzi. Drugie trafienie od niego w tej rundzie. I Virtus Pro zgarnia tę rundę. Przede wszystkim za mało zrobili zawodnicy Izako Bors na bombsite B. Taka wymiana jeden za jednego, no niestety nie jest korzystna dla antyterrorystów, a szczególnie na tym bombsite. I mimo, że Izako Bors próbowało odbijać, to ten dorzucony flash dobrze zadziałał, bo biały musiał się schować, to po chwili jednak Virtusi byli dobrze wcelowani, zdobyli te dwa fragi, nic z tego nie wyszło. Teraz Izako Bors zmuszony do forsowania przez to, że wcześniej było sporo strat podczas rundy anti-eco rywala. Ale i tak Mati był w stanie wykorzystać swój pistolet maszynowy, a właściwie wykorzystać to, że Tao chciał grać tak agresywnie na długiej. Biało Tao, więc nawet nie pobijał Matiego. No ale to tylko dobry początek jak na razie. Zobaczymy, czy Izako Bors utrzyma tę przewagę. Next, Patitek i Tecek. Oj, to może się udać. Gracze Virtus Pro wchodzą w pułapkę i zostaje tylko Snax przy życiu. Bomba upuszczona na środku, ale Snax już namierzony. Tylko 11 HP u niego. No to jest niewiarygodne. Izako Bors, które przed chwilą ustawiło się rewelacyjnie na środku. A to właśnie od tej bramy, to właśnie od tego środka gracze Virtus Pro mieli ochotę wychylić się. Ale Izako Bors było na wszystko przygotowane.
No niewiarygodne, naprawdę niewiarygodne, że z takim wyposażeniem taka runda wpadnie na konto antyterrorystów. Wątpię w to, żeby Snacks był jeszcze zagrożeniem. No może gdyby miał pełen pasek zdrowia, jeszcze by o coś powalczył, ale w tej sytuacji on wie, że nie warto ryzykować, że teraz liczy się tylko zachowanie karabinu. A i Zakobors poszuka sobie tutaj lepszego wyposażenia na rundę kolejną, do wyboru, do koloru. Czecek jeszcze przerzuca broń. Już gracze i Zakobors wiedzą, że Snacksa nie będzie. Już wiedzą, że oni tę rundę zgarnęli. A końcówka może nie była zbyt emocjonująca, bo właściwie wszystko nam się rozegrało na środku mapy i też na początku rundy właściwie. Najpierw frag na długiej, tam Tao, który nie zrobił nic, i później Virtus Pro mający ochotę wyjść środkiem, ale to też nie zadziałało. Także okazuje się, że te wcześniejsze problemy i Zakobors, te problemy ekonomiczne nie miały znaczenia, bo oni i tak wygrali rundę z takim trochę gorszym wyposażeniem. Były tam duże braki, ale ustawienie, to było najważniejsze. No oczywiście samo zdobywanie fragów, ale to już było bardzo łatwe przy tak dobrych pozycjach zajmowanych przez Zakobors. Po krótkiej przerwie wracamy do spotkania. 11 dla Zakobors, 8 dla Virtus Pro. Ale Virtusi też muszą forsować. Jest scoutu Stanciego, Kałasznikowu Snacksa. Dlatego trzy lepsze pistolety, także każdy z kamizelką. Ale tutaj musiał być jakiś pomysł po stronie Virtus Pro. Była ta przerwa, więc zakładam, że jednak Virtus Pro wymyśliło coś. Tylko pytanie co, bo jak tak dalej to będzie wyglądać? To mecz ucieknie, to uciekną kolejne punkty w tabeli. No i pojawi się siódma porażka z rzędu tej drużyny w ramach ESEA Mountain Dew League. Na razie Zakobors jeszcze próbuje zasłaniać się tymi fleszami, ale czasu dla Virtusów jest sporo, bo jeszcze ponad minuta. Ci wciąż jednak skupieni na środku, w tunelu pozostaje Snatch i ten wcelowany ze swoim scoutem. Chyba jednak zobaczymy wejście pod ten bombsite. Właśnie pod bombsite B. Nawrot bez granatów. Tecek już tylko z jednym flashem. A koledzy daleko. Zobaczmy na to, że jest Zakobors. Nie ma nikogo na środku. Więc jeżeli Virtusi bardzo szybko przejmą bombsite, to wydaje mi się, że Zakobors nawet nie spróbuje odbijać. To oczywiście zależy to od tego, ilu zawodników pozostanie przy życiu. Ale Virtusi na razie pełen luz, pełen spokój. Dorzucane kolejne granaty, ale teraz już czas na przyspieszenie. Na razie Next z eliminacją. Jeszcze raz ten sam zawodnik i nawrot trochę na raty, ale jednak powiększył przewagę i Snatch i Tao od tunelu bez jakiejkolwiek szansy. Tao jeszcze z jednym fragiem, ale to było za mało. Nawrot ginie, który i tak ma ponad 5000 dolarów. Także zbierali się bardzo długo zawodnicy Virtus Pro do tego wejścia. Ale rozpoczęło się od Nexa, później gracze i Zakobors już wiedzieli, co się dzieje. Wiedzieli, co trzeba zatrzymać. Ten atak i od środka, i od tunelu później, który nie był żadnym wyzwaniem. Runda Eko po stronie Virtus Pro. Akurat ta na początku, którą widzieliśmy, to była runda, gdzie Michu zagrał z Diglem. Zrobił naprawdę sporo, plus wtedy też Virtusi byli w stanie podłożyć bombę. Ale wydaje mi się, że tym razem akurat tak łatwo Zakobors nie dopuści do tej sytuacji. Nex znowu otwiera rundę. Znowu łatwy frag od niego. Ale Virtus Pro chce za wszelką cenę podejść na BSA. Tutaj właśnie Nex i Maty, który będzie wsparciem. Ale tym razem snajper niecelnie. Chociaż dla Matiego to nie będzie żaden problem. Ta pozycja nawet nie jest sprawdzona. I już jest po wszystkim. Dwa fragi Maty, trzy fragi Nexa. I tak właśnie powinny wyglądać rundy Anteeko. Bez straty zawodnika, nawet specjalnie nie poobijani zawodnicy Zakobors. 13-8. Już teraz Virtus Pro z karabinami. Już są karabiny i te granaty, ale muszą też być rundy po stronie Virtus Pro. O, pierwsza połówka nawet zacięta. Virtusi trochę sobie uratowali ten wynik.
A przecież to oni wygrali rundę pistoletową, tę pierwszą. A tego nie widać, moi drodzy. Tutaj Zakobors pokazuje, jak to rozgrywać tę mapę, to spotkanie. Do tego jeszcze dobra sytuacja ekonomiczna po stronie Zakobors. Patitek zgromadził ponad 7000 dolarów. Mati 6800. Także tutaj jedna porażka i Zakobors nie oznacza żadnej rundy eko. Tutaj nadal będą karabiny, plus jeszcze jakaś zachowana broń. Gdyby faktycznie runda miałaby być przegrana. A Virtus Pro po raz kolejny chce wejść na bombsite B. Tym razem tylko jedna osoba, ale Mati bardzo sprytnie i bardzo skutecznie. Nex jeszcze wychyla przez tego smoka. No to jest rewelacyjna obrona bombsite'u B. I na środku zawodnik i Zakobors nie zawiódł. I później na bombsite też. No rewelacja, naprawdę rewelacja. Ale mimo to gracze Virtus Pro zajmują ten bombsite, a właściwie tylko jeden zawodnik. Bo jeszcze Patitek złapał Micha na środku. I Snax, ten z bombą, ale... Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że trudno będzie to wygrać. Stąd rozejrzał się na środku. Czy może tam jeszcze nie ma jakiegoś fraga darmowego dla niego, ale nie, nic z tych rzeczy. Bomba podłożona i Snax będzie musiał walczyć, ale Patitek spieszy się i żeby to nie było zbyt szybko. Patitek oddaje swoje życie, nie ma żadnego rewanżu. Nawrót i TC są jeszcze bardzo daleko. No nie bardzo wiem, co Patitek sobie myślał, czy Snax to uratuje. No jednak nie, te dwa fragi, w sumie trzy w całej rundzie. To za mało, ale Patitek ewidentnie dał się tam zaskoczyć. To była szansa dla Snaxa, on przejął tunel, zdobył tam jednego fraga. Patitek wyszedł z założenia, że Snax będzie chował się gdzieś w bombsite'cie, stąd właśnie takie pewne podejście zawodnika i Zakobors. Ale jednak Snax tego nie wytrzymał, sam tej rundy nie wygrał. ...14-8. Kolejna runda z karabinami. Przegrana przez Virtus Pro. Teraz jeszcze Nex oddaje świetny strzał. Był tam dorzucony flash, ale Nex zdążył namierzyć Micha. Brawa, brawa dla Zakobors, bo na razie ta drużyna pokazuje, że jest po prostu drużyną lepszą. Aż się ugryzłem w policzek. Trudno. Może jednak nie powinienem był tak mówić. Ale Patitek będzie chciał to udowodnić. I on i Nex. Wcelowany snajper, jeżeli będzie tutaj... Próba rewanżu ze strony Virtus Pro, to i Patitek dał o sobie znać. A Nex nie boi się grać agresywnie. To się może udać! Nex! To on tutaj wytrzenia na długiej! I biały zostaje sam, ale Nex już w tej rundzie i tak zrobił swoje. Trzy fragi od niego, jeszcze w jednej linii ustawili się zawodnicy Virtus Pro. I wcześniej Snax na placu boju, teraz biały. Jeszcze walczy, jest eliminacja, ale Mati ma świetną pozycję i to właśnie Mati daje ten 15 punkt zawodnikom i Zakobor. Rewelacja, rewelacja, naprawdę. Nex, który jak widać jest najlepszym zawodnikiem na serwerze, jest najlepszym zawodnikiem tego spotkania. 19 zdobytych fragów, ale generalnie Zakobors gra równo. Najmniej nawrot, bo 13 to nie są wielkie różnice, za to po stronie Virtus Pro Tao taki mniej widoczny, ponieważ pozostała czwórka i tak no jest skuteczna na tym samym poziomie. No ale brawo dla Nexa, że nie boi się podejść, że nie boi się właśnie podjąć takiej decyzji. I Zakobors po raz kolejny ma przewagę, tym razem Patitek i jeszcze oddaje strzał Nex. O, ten nie taki skuteczny, ale jest poprawka i Nex, zobaczmy, strzela jak do kaczek, jak do kaczek! No nie wierzę w to, co widzę. Świetna gra snajpera i Zakobors, ale jeszcze walczy biały, znowu 3-1. Jednak wszystko wskazuje na to, że to jest koniec tego spotkania i Zakobors faktycznie wygrywa ten mecz i to jeszcze w bardzo łatwy sposób. Jeszcze ta pierwsza połówka dawała nam więcej emocji. Tam jeszcze były takie zacięte rundy, ale po zmianie stron i Zakobors po prostu dominowało. Moi drodzy, to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem, a właściwie co przygotowali zawodnicy. I Zakobors wygrywa z Virtus Pro na Daście 2. Także ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby lajkować fanpage ESL Polska. Tam właśnie informacje na temat transmisji, a także mój fanpage morgan.pl. I przy okazji, żeby polubić fanpage i Zakobors, no bo przecież zwycięzcom trzeba kibicować. Do usłyszenia następnym razem.